Tradycja w narodzie nie ginie, wianki nawet tutaj, w stolicy Stanów Zjednoczonych, w Waszyngtonie. Popatrzcie. Jesteśmy przy Reflecting Pool, czyli przy sztucznym zbiorniku wodnym w parku znajdującym się między mauzoleum Lincolna a monumentem Waszyngtona. To tu co roku Polonia spotyka się, by zaplatać wianki. Przy okazji promuje polską tradycję. Widać stroje regionalne i słychać polskie utwory. To spora atrakcja dla turystów, którzy chętnie robią zdjęcia i przyłączają się do zabawy. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest tam dom? Gdzie jest ta ulica? Znalazłem dom. Znalazłem dziewczynę, znalazłem dom. Znalazłem dziewczynę, zawołam ją. O tej tradycji rozmawiam z Cecylią Larkin, która organizuje imprezę. Wianki w Waszyngtonie, to brzmi egzotycznie, powiedziałbym. Stroje ludowe, utwory, które znamy z Polski, a mimo wszystko w stolicy Stanów Zjednoczonych mnóstwo ludzi przygląda się i zastanawiają się, co tu się dzieje. I najważniejsze jest to, że to nie tylko Polacy są, ale jeżeli mówimy o egzotycznych, no to są z Indii, w sari, w różnych innych kostiumach i różnymi językami mówią, chcą wszyscy robić zdjęcia z naszymi polskimi tancerzami. To jest fantastyczne. Widzę, że wszyscy też plotą wianki. O tak, tak. To jest jedna tradycja, oczywiście świętojańska, jak wszystkim jest znana w Polsce, że dziewczęta wiją wianki i potem, jak słońce zajdzie, to będą szły do wody i złożą je przy wodzie, będą miały światełka zamiast oczywiście świec, bo tego nie można tutaj robić, ale w każdym razie będą światełka i one bardzo ładnie wyglądają. Wszystkie są okryte białymi, takie suknie białe nakładają. Można powiedzieć, że no Polacy mają ochotę kultywować polskie tradycje tutaj, mimo że mieszkają tak daleko od Polski. No więc to jest zadaniem naszym jako Polish American Arts Association, który istnieje 50 lat, w zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie, i żeby właśnie krzewić tą polską kulturę i utrzymywać tu w Ameryce. I wianki są jedną z naszych najważniejszych imprez. Poza tym mamy również wigilię rokrocznie, koncert chopinowski i różne inne takie mniejsze czy większe imprezy. Ale to jest najważniejsze, bo tu jest dla całego świata, dla ludzi. Ludzie są z całego świata. Nawet spotykaliśmy czasem, że z Polski są i raptem dziwią się, co się tutaj dzieje. Polska muzyka. Bo to może rzeczywiście zdziwić. Jesteśmy właściwie w samym centrum amerykańskiej stolicy. Właśnie. Okolice mauzoleum Lincolna każdego dnia odwiedzają tysiące turystów z całego świata. Dlatego też to jedno z najlepszych miejsc dla promocji polskiej kultury. Swoją drogą ten teren możecie znać z filmu Forrest Gump. Pamiętacie? To tutaj rozegrała się słynna scena, kiedy to Forrest wbiegł do tego basenu, żeby uściskać swoją ukochaną Jenny brodzącą w wodzie. Tu jest bardzo płytko, morze po kolana. Ale wracając do wianków. Klaudia Jarczak i Julia Pryputniewicz, studentki z Polski, znalazły się tu trochę przypadkowo. Tak naprawdę to byłyśmy w polskim sklepie, robiłyśmy zakupy, a pani nam powiedziała, że jest coś takiego, więc specjalnie przyjechałyśmy tutaj, żeby uczestniczyć i szerzyć polską kulturę. Mieszkamy niedaleko, mieszkamy w Arlington, więc to było jakieś 12 minut. Tak, stwierdziłyśmy, że czemu nie. Jesteście pod wrażeniem tych ludzi, którzy tutaj przyjechali? Chodzi o Polaków, którzy tutaj mieszkają? No bo przecież mieszkają z dala od Polski, a jednak chce im się organizować coś, co no, promuje nasz kraj. No właśnie, jestem zaskoczona tym, że jest tutaj tak dużo ludzi i wszędzie słychać język polski, bo jednak jak siedzimy tutaj większość czasu, to wszyscy mówią po angielsku i tak. Wydaje nam się, że teraz coś takiego jest naprawdę, naprawdę fajne i przyda się. Byłyśmy w kawiarni chwilkę i też już zaczepiali nas
próbowali mówić po polsku i nawet nie Polacy, tak, więc to było bardzo miłe. Było naprawdę super. Czy to ważne, żeby promować kulturę polską gdzieś z dala od kraju? Oczywiście. Tak, nasza kultura jest naprawdę chyba najlepsza, jedną z najlepszych, zwłaszcza mamy świetne jedzenie. Właśnie. Niestety tutaj w Ameryce natknęłyśmy się na nieciekawe, także... Próbujemy gotować polskie jedzenie. Tak, próbujemy szerzyć tą kulturę, pokazywać innym, że jednak da się inaczej, że u nas też jest dobrze, jest fajnie. I tylko można się cieszyć, że komuś chce się opowiadać o Polsce i polskich tradycjach, poświęcając własny czas. A dla Polonii to też okazja do spotkania, porozmawiania i nawiązania nowych kontaktów. Okay, now we want to see everybody out there. It's polka time. Proszę. Zabrakło też w tym roku poloneza, do którego dołączyli również turyści. Nie trafiły do wody, bo nie zgodziła się na to instytucja opiekująca się amerykańskimi parkami. Świece musiały też zastąpić lampki na baterie. Ale nie zabrakło dobrej zabawy i polskiej tradycji, którą być może bardziej docenia się, będąc parę tysięcy kilometrów od kraju. Kłaniam się nisko, do usłyszenia i zobaczenia. Paweł Żuchowski.